kiedy zaczęłam pisać moją pierwszą książkę, już parę lat temu wydaną, ale zaczęłam ją pisać po kilku pobytach w Chinach. Ja tam pracowałam jako przewodniczka przez dwa sezony, to znaczy od wiosny do jesieni przez dwa lata. I stwierdziłam, że właśnie Chiny u nas się bardzo negatywnie kojarzą, a nawet jeżeli nie negatywnie, to bardzo jednoznacznie, to znaczy w bardzo wąskich obszarach. Bo no, z Chin pochodzi albo tanie byle co, albo tam się po prostu produkuje wszystko właśnie na świecie, albo no, mówimy właśnie o gospodarce bardzo szybko rozwijającej się, albo o polityce, no, budzącej też często kontrowersje, mówiąc delikatnie. A ja się w Chinach absolutnie zakochałam, tylko że właśnie nie w tych wszystkich rzeczach, tylko w tym, co zobaczyłam, w tych tradycjach, które się tam bardzo mocno trzymają, zwłaszcza na południu Chin, które miałam możliwość dosyć dobrze poznać najpierw w pracy, a później podczas swoich indywidualnych wyjazdów. No ja się uparłam, że będę pokazywać, nie tyle wybielać wizerunek tego kraju, co pokazywać właśnie tę drugą stronę. Powiem, zdradzę, że następną swoją książkę z kolei napisałam o Indonezji, nazwałam ją Indonezja po drugiej stronie raju i tam robię trochę odwrotną rzecz, to znaczy Azję Południowo-Wschodnią, Indonezję, która jest postrzegana jako taki tropikalny raj. No ja sobie może nie oczerpiam, ale też pokazuję z kolei jej problemy, żebyśmy taką równowagę trzymali, bo uważam, że o podróżach, o świecie trzeba mówić uczciwie i nie możemy przesadzać w żadną stronę. Jeżeli za bardzo budujemy idealny wizerunek jakiegoś kraju, za bardzo właśnie wywielamy wizerunek jakiegoś państwa, to kiedy później jedziemy do niego, to jesteśmy rozczarowani, bo przecież ta plaża nie jest taka czysta, tylko na niej są jakieś śmieci, a nie było tego widać na zdjęciu biura podróży. No a potem też mogą być przyjemne i ciekawe i pozytywne zaskoczenia, ale wydaje mi się, że ta świadomość różnorodności jest bardzo ważna, zwłaszcza jeżeli planujemy jakąś podróż do jakiegoś kraju. Ja tę książkę, no jak mówię, pisałam zbierając materiały podczas kilku wyjazdów, ale taki główny wyjazd, który odbyłam, z którego zobaczycie zdjęcia, trwał prawie 4 miesiące i objął 6 południowych prowincji Chin, które tutaj zaznaczyłam na mapie. No, każda z tych prowincji, czyli takie jakby nasze województwo, to wielkość średniego kraju europejskiego, więc tak naprawdę całkiem spory obszar.